Historia Wałbrzycha to przede wszystkim górnictwo. Gdy kopalnie działały, miasto stać było na wszystko. Po ich zamknięciu przyszedł kryzys, który trwa do dziś. Setki mieszkańców straciło wówczas pracę. Byłym górnikom zostały wspomnienia i choroby, których tak naprawdę nie było gdzie leczyć. W regionie wałbrzyskim nie ma większego, nie ma i nie będzie większego ośrodka. Jest bardzo potrzebny, bo mamy oddział pulmonologiczny z 25 łóżkami, który absolutnie już pęka w szwach i nie jest w stanie przyjąć wszystkich, tak jak zresztą powinni być, i wielokrotnie podkreślaliśmy, że jest to ukłon w stronę górników, którzy tutaj zostali na tym regionie, jednak te choroby ich nie ominęły, potrzebują specjalistycznego leczenia i chcemy, żeby to zapotrzebowanie, które jest, zostało w jakiś sposób zaspokojone. Trzykrotnie zwiększymy możliwości leczenia pacjentów, głównie górnych dróg oddechowych wszelkiego typu. Niedługo to się zmieni. Centrum pulmonologiczne, jakie powstaje przy szpitalu imienia Alfreda Sokołowskiego, to prawie 70 nowych miejsc dla pacjentów z całego Zagłębia Wałbrzysko-Noworódzkiego. Powstaje ośrodek pulmonologiczny dla górników. Trzeba powiedzieć, że właściwie szpital pulmonologiczny, który będzie obsługiwał, będzie pomagał górnikom, emerytom, rencistom. Dla prezydenta Romana Szałemeja budowa ośrodka pulmonologicznego to ukłon w stronę górników, którzy są nieodłączną częścią historii miasta. Trzeba odpłacić za tą ciężką pracę, za zdrowie, a czasami życie, środowisku górniczemu realnie. Dziś kończą się m.in. roboty montażowe, ale do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo. Jest 17 652 metry sześcienne, to jest kubatura. Powierzchnia użytkowa 4413 metrów kwadratowych. W tej chwili, gdzie stoimy, od razu mówię, Państwo tu nie powinni być, zresztą żeśmy mówili, ale dlatego on jest tak obniżony, bo tu jest korytarz nalotowy, tam się z tyłu za mną znajduje lądowisko. Przed nami przede wszystkim wykończenie budynku, zagospodarowanie terenu. Budowa ośrodka kosztować będzie prawie 25 milionów złotych i zakończy się w połowie 2013 roku. Później przyjdzie czas na wyposażenie ośrodka, a z początkiem 2014 roku na przyjmowanie pierwszych pacjentów.